Kochani, witam was w kolejnym odcinku Hajtok. Dzisiaj jest z nami wyjątkowy gość, czyli Bartek Kubicki. Cześć. Witaj, Bartuś, w końcu na mojej zapadni. Już za chwilę również na kanapie. Mam dla ciebie tutaj parę pytań. Mam nadzieję, że odpowiesz śpiewająco. Mogę odpowiedzieć śpiewając, ale nie wiem, czy odpowiem śpiewająco. Bardzo chętnie. W takim razie lecimy z pierwszym pytaniem. Kto został wyrzucony przez mafię w drugim odcinku? Odpowiedź A. Kwolci. Odpowiedź B. Michu Kontrabas, czy odpowiedź C, ja? Szczerze, wolałem sabotażystę. O, bycz? No nie wiem, ciekawsze jak. Dlatego, bo byłam na niewielu odcinkach, bo masz rację, odpadłam bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie, ale nie podpowiem. Nie wiem, czy jako pierwsza? Ty, Hania, odpadła. Nie, ja. W drugim Kwolci. W pierwszym ty. Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź? Tak. Miałeś szczęście, bo prawie wpadłeś, bo tak, jest to Kwolci. I dosłownie odpowiedziesz ja i już widziałam ten palec Ali, który idzie na bardzo przycisk. Nie. Faktycznie. Ty odpadłaś w pierwszym. Racja. Wiesz dlaczego? Bo pierwszy oglądałem i przypomniał mi się, że skoro wiem, że odpadłeś, to raczej w tym, który oglądałem. Miło w takim razie. Ja oglądałem inne, też żeby nie było. Lecimy w takim razie z drugim pytaniem. Kto nie był w pierwszym teamie X? Odpowiedź A. Monika Kociołek, odpowiedź B. Lexi Chaplin, czy odpowiedź C. Julia Kostera. Kto nie był w pierwszym teamie X? Monika Kociołek chyba, tak? Odpowiedź oczywiście prawidłowa, okay. Lecimy do trzeciego pytania. Okay. Kiedy urodziła się Wersow? Odpowiedź A. 31 sierpnia 1996 roku, 23 lipca 1996 roku, czy 14 października 1997 roku? Nie wiem. Odpowiedź w lipcu. 23 lipca 96? Tak. To było stresujące, rozsłyszałem cyknięcie i wiedziałem, że zepsułem. Którym? 31 sierpnia 96. Aha. Jest sierpniowa, nie lipcowa. No i najgorzej, bo teraz się muszę stąd wyciągać. Dobra, dawaj na kanapę, Bartuś, wyciągamy go. Kochany, w końcu zasiadłeś na mojej hajtokowej kanapie. Nie mogę się doczekać, kiedy usiądę na tych ustach. O Jezu, to zabrzmiało bardzo kusząco. Nie no, żartuję. Zawsze jak jest u mnie jakiś dżęziak, to nie umiem totalnie utrzymać powagi. Ale nie dobra. Trzeba. Bartoszu, w takim razie zacznijmy sobie od początku. Co sprawiło, że w ogóle zgłosiłeś się do programu Twoje 5 minut? Ja zawsze jak gdzieś tam pada to pytanie, to daję odpowiedź tą samą, ale jest odpowiedź prawdziwa. Czyli to, co było na moim filmie zgłoszeniowym. Tam mówiłem, że bardzo chciałbym w jakiś sposób robić treści do internetu, publikować. Jeszcze nie wiedziałem wtedy jak, czy to ma być YouTube, czy Instagram, czy w jaki sposób to ma wyglądać, ale chciałem publikować coś, co będzie na przykład poprawiało ludziom humor, albo że będą się mogli troszkę odmurzyć, żeby być taką pozytywną częścią życia widzów, bo wiem jak ja w niektórych momentach czasami na przykład potrzebowałem trochę jakiegoś, nie wiem, wsparcia albo czegoś takiego i zawsze uciekałem się, no może to nie jest zbyt dobre, żeby w momentach, w których czuję się troszkę gorzej, uciekać się do internetu, ale ja na przykład też miałem takie swoje komfort osoby i właśnie taką osobą chciałem też być i był odcinek Karola oczywiście, który obejrzałem, nie? Ten, tak, w którym były te zgłoszenia ogłoszone w ogóle. No, ale patrz, że taka mała chwila, taka niepozorna chwila, czyli powiedzmy obejrzenie jakiegoś filmiku, obejrzenie jakiegoś Instastory, zmienia życie o 180 stopni. Tak, ja pamiętam, jak właśnie sobie oglądam ten film i tak myślę, jakiś projekt, dobra, mam w sumie kamerę, nagram sobie co nieco, otworzyłem sobie notesik, rozpisałem sobie, o, to chciałbym, żeby takie coś i po prostu jakoś tak poszło, nie? W takim razie, czy można powiedzieć, że od zawsze twoim marzeniem była ta popularność? Nie, zdecydowanie nie. Ja, tak jak ci powiedziałem, no chciałem jakoś wpływać na ludzi, ale nawet szczerze powiedziawszy nie myślałem o tym aspekcie popularności. Nigdy nie robiłem tego, albo nie czułem potrzeby robienia tego, żeby samemu coś zyskać z tego. Nie nastawiałem się na pieniądze, nie nastawiałem się na rozpoznawalność, bo gdzieś tam no nie imponowało mi to, ale chciałem po prostu coś dawać od siebie i w tamtym czasie też czułem bardzo duże takie pokłady niewykorzystanej energii kreatywnej, które chciałem gdzieś włożyć i bardziej chodziło mi o to, tak naprawdę. To też było w pandemii, więc można było odczuć takie marnowanie czasu i że coś chce się po prostu zrobić. Zdecydowanie. A spodziewałeś się, że wygrasz? Gdzieś tam były jakieś takie wskazówki po tych pierwszych odcinkach, gdzie jednak dosyć tam dosadnie Karol mówił, że to fajnie wygląda i że się fajnie zachowuje przed kamerą, więc to na pewno był taki wskaźnik, że może być git. Do tego też bardzo się wtedy gdzieś tam próbował mnie złamać wujek Łuki i myślał, że tego nie widzę, więc im bardziej on mnie dociskał, tym bardziej wiedziałem, że idzie po prostu git. To było bardzo zauważalne. Tak, więc jak on
im bardziej on mi gdzieś tam dogryzał i próbował mnie złamać, to tym bardziej wiedziałem, że robię coś dobrze, bo jak wujek byłby dla mnie miły, to bym wiedział, że chcą mnie wyrzucić zaraz, więc... mi nie było przykro po prostu. Tak. A powiedz mi, czy w takim razie było coś, czego się obawiałeś przy tej wygranej, bo jednak, wiesz, myślisz sobie, okej, mogę wygrać ten program, mam szansę, ale co teraz? Byłem na studiach, nie miałem żadnej pracy, tak naprawdę byłem w takim ala zawieszeniu, powiedzmy, no i z punktu widzenia tak obiektywnie człowieka, który nie pracuje w internecie, ani nie robi w takim stricte show biznesie, no to było to dosyć niekomfortowe, bo nie mam szkoły, nie mam pracy, tak naprawdę nie wiadomo, co to przyniesie. Tak na dobrą sprawę, jak byliśmy w Twoje 5 minut, to nie wiedzieliśmy, o co gramy, więc nie wiedziałem, czy to w ogóle siądzie, czy ludzie to będą chcieli oglądać, czy będę w stanie się z tego utrzymać, czy będę w stanie, nie wiem, w ogóle żyć jakimś życiem takim bezpiecznym, powiedzmy, finansowo, czy nie. Było bardzo dużo pytań, dużo niewiadomych i to mnie bardzo stresowało, bo nie wiedziałem. Zostańmy właśnie w tym momencie, gdzie dowiedzieliśmy się, że walczymy o bycie w projekcie, gdzie naszym celem jest właśnie zostanie ekipą, która będzie robiła daily. Czy miałeś jakieś obawy właśnie w kontekście dołączenia do Gen Z? Myślę, że nie. Właśnie mieliśmy przedstawiony plan, że słuchajcie, przez następny rok nagrywamy daily, robimy tak. Było to ujęte w jakąś taką formę, bo najgorsza jest ta niewiedza, że nie wiedzieliśmy, o co gramy, nie wiemy, co robimy, a moment, w którym mieliśmy przedstawiony plan i ten plan gdzieś tam mi się spodobał, no bo było to coś, co oglądałem i co tata patrzył mi przez ramię, czyli dowiedziałem się, że właśnie to będę robił, więc to mnie bardzo zajawiło i byłem bardzo podekscytowany i nie mogłem się doczekać, szczerze, że tak naprawdę trochę mi się to w bani nie mieściło, że będziemy nagrywać jakieś śmieszne głupotki i codziennie to będzie nasza praca i wiesz, i tak naprawdę będziemy sobie fajnie spędzać czas. No początek daily wspominam tak, no niesamowite to było, że wtedy mieliśmy tyle energii życiowej, że nagrywaliśmy po 3-4 filmy dziennie, każdy się jarał, nie było czegoś takiego, że o, jak mamy odcinek, w którym spędzamy nockę gdzieś, to następnego dnia raczej ciężko nam będzie nagrać. Że bardzo myśleliśmy, nie myśleliśmy o konsekwencjach, powiedzmy, jakichś nagrywek, że o, mogę być zmęczona na następny dzień, a muszę nagrywać na swój kanał. Tak. Bardziej to nie było rzeczywiście... też naszych kanałów. Tak, wszyscy byliśmy totalnie poświęceni na daily w tych pierwszych miesiącach zwłaszcza. I widać było to takie, mam wrażenie, że jak sobie gdzieś tam patrzę, to zauważam na przykład różnicę w swoim zachowaniu trochę na początku daily, a tego, jak to wygląda na przykład pod koniec albo teraz, że wtedy gdzieś tak to było takie bardziej beztroskie może i czasami mam coś takiego, że chciałbym trochę wrócić momentami do takiego zachowania, ale zastanawiam się, czy się da w ogóle. Właśnie teraz mam taką rozkminkę, że mimo, że projekt daily był takim dużym powrotem do dzieciństwa, to jednak kazał nam bardzo szybko dorosnąć. Zdecydowanie i raz, że to gdzieś tam wzrastające liczby, które w ogóle były dziwne, do tego faktycznie to, jak ten projekt zaczął troszkę już nabierać i też trochę więcej pieniędzy i też to, że ludzie gdzieś tam nas rozpoznają, to wszystko gdzieś tak uderzyło, myślę, że dosyć mocno. No ale tak jak mówisz, na początku nie było w ogóle obaw co do tego projektu, jednak po roku można sobie popatrzeć wstecz i tutaj mam do Ciebie pytanie, co uważasz za takie największe wyzwanie po prostu podczas daily? Żeby cały czas czerpać z tego taki sam fun, mam wrażenie, że... A miałeś z tym problem? Myślę, że tak, szczególnie, że wiesz, jak nagrywamy przez cały czas i szczególnie na przykład na daily, to są momenty, w których też ma się gorsze dni, w których też nie czujesz się 100%, w których po prostu nie chcesz tego robić na przykład, a mimo wszystko trzeba nagrać, no żeby to wszystko dalej szło i miałem trochę na daily takich momentów i one były dla mnie ciężkie, żeby faktycznie gdzieś to wyważyć, no bo to jednak mózg troszkę źle to przyjmuje, jak z jednej strony czujesz się źle, a wychodzisz na odcinek i sobie tam robisz fajne rzeczy, a później po odcinku schodzi z ciebie i miałem takie momenty. Po pewnym czasie rzeczywiście mogło to się wydawać przytłaczające. Tak. Natomiast myślę, że po zakończeniu daily już też nie ma aż takiego ciśnienia, w sensie drugi sezon. Też mieliśmy gdzieś tam powiedziane, że jeśli czujemy się jakoś gorzej czy coś, to mamy trochę większą zakładkę tego, że może nas gdzieś tam ewentualnie nie być, przez co często się, no o wiele łatwiej było gdzieś tam nad tym aspektem zapanować po daily. W tym roku na pewno czujemy mniejszą presję, dzięki czemu też możemy czerpać fun. Aczkolwiek też w tym roku
TikToku jest tak, że już prawie każdy ma swoje kanały i to też jest, kurczę, ciężkie, wszystko, nie? No. To jest coś takiego, że z jednej strony mamy daily, nie daily, tylko Gen Z, nagrywamy sobie. To nie jest też tylko nagrywanie na nasz kanał, tylko robienie też shortsów, planowanie czegoś, to zawsze zabiera więcej niż te 2-3 dni nagrywkowe. Do tego jeszcze nagrać do siebie, do tego jeszcze ogarnąć współpracę, no. Nie wiem, czy powiedziałbym, że jest mniej pracy. Myślę, że w tym wypadku fajne są podróże wspólne nasze, gdzie to jest trochę taki powrót do daily, gdzie jednak jest taki moment, że dobra, odpuszczam sobie myślenie o swoim kanale, mogę sobie się bawić i robić po prostu ten content na Gen Z. No ja właśnie mam tak z tyłu głowy, że nie za bardzo chciałbym odpuszczać myślenie o moim kanale, bo myślę, że on wtedy już w ogóle by zniknął i nic bym totalnie nie wrzucał. O, to też mam parę pytań jeszcze, no. W tym odcinku się pojawią, mam nadzieję, na nie odpowiedzi. Ale tak wracając jeszcze do takich rozkmin podsumowujących ten pierwszy rok nagrywania, czego się nauczyłaś? Myślę, że to może nie jest coś, czego nauczyłem się tak konkretnie po samym daily, ale jest to coś, myślę, że taka ważna dosyć rzecz dla mnie, żeby zawsze mówić na głos, jak się z czym człowiek czuje w każdej sytuacji tak naprawdę, bo bywały momenty, w których na przykład tego nie wypowiedziałem i później miałem sobie za złe i sam ze sobą czułem się gorzej. Warto zawsze, jak coś przyjdzie do głowy albo z czymś nie czujemy się w porządku, to warto to powiedzieć, chociażby dlatego, żeby się później czuć dobrze z samym sobą, tak uważam. Wielu widzów zastanawia się właściwie, jak wyglądają teraz nasze kontakty po tym, jak już nie mieszkamy razem. Trzymamy kontakt ze sobą, znaczy faktycznie jest to duża różnica od tego, co było na daily, bo tam spędzaliśmy tak naprawdę cały czas ze sobą i ten czas nagrywkowy był spędzany razem i ten czas ponagrywkowy był spędzany razem. I ja wtedy miałem taką teorię, że jak już tak się spędzamy dużo tego czasu w trakcie nagrywek, to później jak już jest po nich, to potrzebujemy trochę gdzieś tam takiej swojej przestrzeni i o ile to było super, bo można było zawsze zapukać do każdego albo zawsze ktoś się gdzieś kręcił i jest Wika, też... Zawsze przychodziła z gęgarem, tak. Żeby oblizał mordę. No. Tak, to jest bardzo, bardzo urocze i fajne. Natomiast myślę, że gdzieś tam w głębi duszy każdy z nas potrzebował trochę swojego miejsca. I teraz tak jest, przez co znowu jak się widzimy, to jakoś się tak bardziej przytulamy, jakoś tak bardziej, nie wiem, można się złapać. Jest troszkę pole do tego, żeby zatęsknić za sobą. Tak. Mi się zawsze bardzo dobrze przyjeżdża do domu Gen Z na nagrywki, ale prawdą jest to, że jakoś tak często poza nagrywkami się nie spotykamy. Dlatego dzisiaj spotykamy się na deskę serów i szynek, winko i oglądanie Dokładnie. Filmów u mnie. Więc gdzieś tak kurczę, no teraz właśnie chyba zaczęliśmy tak trochę może bardziej na to zwracać uwagę, myślę. Też w ogóle podróże tak mocno nas zżywają, zauważyłam i to jest super. I w ogóle chciałabym wrócić do podróży do Afryki. No właśnie podróże, kurczę, bo wtedy jest jakby znowu ten wyjazd do RPA był takim powrotem trochę powiedzmy do daily, do nagrywania codziennego i spędzania ze sobą każdej wolnej chwili. No i to było też coś fajnego. Czy był to według Ciebie najlepszy wyjazd Gen Z? Tak. Myślę, chyba że zdecydowanie. No, że i bardzo dużo przygód, jakichś takich, wiesz, jak się jest w jakichś różnych stresujących sytuacjach i przechodzi się przez to, no to jeszcze bardziej się ze sobą zżywa. Mi się bardzo podobało. Tak jest, ale podczas tego wyjazdu były momenty chyba, w których bałeś się swoje zdrowie, a może nawet życie. No były, szczególnie jak inaczej. No ten lew, cholera, kurczę. No to było chyba najbardziej stresujące, bo... A myślałam, że klify. Wiesz co, klify, ja tam po prostu zadecydowałem, że nie skaczę z takich wysokości, jakich skacze Karol i Kostek i też okazało się, że Kubuś i Rafał. Wiedziałem, i że tego nie... I Sylwek. Wiedziałem, że tego nie zrobię. Wiedziałem, że jest to dla mnie przesada. Wiedziałem, że to jest dla mnie tylko i wyłącznie stres taki nieprzyjemny, nie jakaś taka fajna adrenalinka. I nie potrafiłem czerpać przyjemności z tego, więc po prostu wiedziałem, że skaczę tylko tam, gdzie muszę, a resztę po prostu sobie idę inną trasą, więc to nie było aż takie stresujące. A było męczące. Jednak, ale to nie miałeś wpływu na to. Kurczę, nie było wpływu i on mógł zrobić tak naprawdę cokolwiek. Mogło komukolwiek z nas, nie wiem, Kostkowi, który jest znany z tego, że nie myśli zbytnio do przodu o rzeczach, które robi, mógł na przykład pobiec sobie gdzieś, po prostu stwierdzić, że on to pierdzieli i się odwrócić. On się bardzo często rozdzielał w ogóle od nas, tak, na tych więc wycieczkach. Wystarczy, żeby zrobił to i już ten lew by za nami pobiegł i już byśmy mieli przerąbany. Bartek, trzeba też przyznać, że od zawsze byłeś takim ulubieńcem widzów i takim, nie wiem,
po angielsku to jest sweetheart się mówi, ale gdzieś tam na ciebie zawsze było najmniej negatywnych komentarzy, gdzie my podczas daily na przykład ja przeszłam swoją drogę, gdzieś tam Wika i Mortacio przeszli swój hejt, Faustyna oberwała świeże to w ogóle przy dołączeniu, a ty zawsze byłeś tym jednym gostkiem, który siemanko widzowie, no. Jest fajnie, to jest. Tak. Ale w tym roku były takie momenty, gdzie jednak, kurczę, często nie zostawała na tobie sucha nitka. I powiedz mi, jak ty się czujesz z tym przejściem takim o 180 stopni z ulubieńca, kurczę, jednak w osobę, która dostaje te pierwsze hejty? Tutaj chyba chodzi o tą sytuację, to się zaczęło, mam wrażenie, tak najbardziej jak coś tam, był jakiś odcinek z Kostkiem. Chyba, że on, wydaje mi się, przynajmniej ja to tak odebrałem, bo wcześniej nie zauważałem tego w ogóle. Ja też nie przeglądam zbyt dużo komentarzy, staram się nie zaglądać na Twittera i tak dalej. Może dlatego taka jest też twoja osoba, że właśnie jesteś tym ulubieńcem, bo nie dasz sobie wejść tymi komentarzami tak do siebie. Ja tego na nie żyjesz tym. Zdecydowanie staram się nie patrzeć, po prostu jeśli ja zachowuję się tak, jak się zachowuję w danej sytuacji, to znaczy, że to jestem ja, ale jeśli zacznę zachowywać się inaczej, dlatego że ktoś coś napisał, no to już nie jestem ja. I uważam, że ja na przykład zauważyłem to, o czym mówisz, po odcinku jakimś, w którym zgadywaliśmy coś. No jakaś kanapówka. Tak, kanapówka, w której Natalka czytała pytanie albo wyświetlało się coś na telewizorze i był straszny chaos. Był chaos. Był okropny chaos, każdy się przekrzykiwał, nie dało się ze sobą jakoś w ogóle dogadać. Są takie dni, gdzie wszyscy naraz mamy ADHD. Tak, to prawda. I ja wtedy, nie dość, że tego dnia nie miałem zbyt dobrego humoru, to jeszcze każdy krzyczał, jeszcze do tego Kostek wszystko podkręcał i ja tego dnia miałem ogólnie dosyć, totalnie miałem dosyć. I faktycznie były takie momenty, w których zachowywałem się tam dosyć tak, wiesz, tak, no, czy chamsko, tak bici może troszkę. I to szczególnie było chyba w stosunku do Kostka. I widzowie właśnie zaczęli go bardzo bronić, że niepotrzebnie na niego naskakuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast prawdą jest to, że tego dnia na odcinku Kostek strasznie przeszkadzał i tego nie widać w odcinku. I my na przykład mieliśmy rozmowy normalnie z Kostkiem odnośnie tego, żeby się tak nie zachowywał, bo to wybija i tak dalej. Więc tych rozmów na odcinku nie ma, natomiast faktycznie jest moment, w którym są irytujące miny, to, że ja po prostu już nie mogę na przykład tego dnia słuchać Kostka, więc to wchodzi, dlatego nie dziwię się totalnie, że tak widzowie to odebrali w tamtym odcinku. No tak, widzowie odbierają to, co dostali. Dokładnie, powiem więcej, jak ja bym obejrzał ten odcinek jako widz, to też bym sobie tak pomyślał. Mm. Natomiast ja wiem, że nie jestem bucem i że mamy dobry kontakt ze sobą, więc po prostu stwierdziłem, że bez sensu jest się do tego jakoś odnieść, bez sensu jest cokolwiek robić. Ja Kostka uwielbiam. My też nie bez powodu Kostek jest zawsze na i pierwszej, i drugiej trasie koncertowej ze mną w pokoju. Widzowie tego mogą nie wiedzieć, ale gadamy sobie jakby północy, jakby opowiada mi swoje... To jest jak mój młodszy braciszek, który po prostu zna wszystkie jakby klucze do tego, jak mnie zdenerwować. O Jezu, i Kostek tak. Jest osobą, która robi to czasami. To jest idealny przykład młodszego brata, Kostek. Więc ja go uwielbiam, natomiast faktycznie czasami czuję się też za niego odpowiedzialny, żeby mu zwrócić uwagę. I tak wygląda moja relacja z nim, więc totalnie nie jest tak, że jestem na niego zły albo zazdrosny, albo cokolwiek. Nie, a wiesz, co jest tak. Najlepsze? Że ja oglądając ten odcinek totalnie nie zauważyłam, żebyś był jakiś bici do Kostka, dlatego, bo jak już się jest w tym momencie i wie się, jak wyglądała dana sytuacja, to się inaczej interpretuje, jak się potem widzi na ekranie. I ja na przykład wiem, dlaczego mieliśmy takie humory. Oczywiście. I dlatego też nie zwróciłam w ogóle na to uwagi. I to też myślę, że warto, żeby widzowie o tym wiedzieli, jednak, że no wiadomo, dostają jakąś tam część naszego życia, a poza tą małą częścią, małym skrawkiem, jest dużo innych sytuacji, które wpływają na nasze samopoczucie, na nasze jakieś odpowiedzi, ale myślę, że to naprawdę powoli już każdy kuma. I dlatego ja stwierdziłem, że po prostu faktycznie, jak są takie komentarze, niech będą, ja tak naprawdę jedyne, co mogę zrobić, to po prostu fajnie spędzać czas na odcinkach, jeśli faktycznie tak będzie, to widzowie to zauważą i tak naprawdę to jest chyba najważniejsze, tak myślę. Fajnie, że powiedziałeś tutaj, że ty jesteś, ty to ty, tak? I na odcinkach przez to, że nie
nie czytasz komentarzy, nie update'ujesz swojej wersji siebie, bo po prostu te komentarze nie dadzą na nią, na tą wersję ciebie wpłynąć, tak? Bo często właśnie popularność ma to do siebie, że bardzo trafiają jednak te komentarze i zaczynamy się zmieniać. No wiadomo, że wiesz, 100 dobrych komentarzy jesteś w stanie tak przewinąć, a jeden ten zły gdzieś tam zapada w tobie. Jakiś jeden po prostu, który wiesz, jest gdzieś zakopany, on uderzy cię o wiele mocniej niż to, że tam każdy pisze bardzo miłe rzeczy wcześniej. Jak tak po prostu jesteśmy zaprogramowani, że te dobre rzeczy pomijamy, a na złych się skupiamy, więc ja staram się nie skupiać na tych złych. Tylko na tych 100 dobrych. Tak uważam i po prostu cały czas nie jestem w stanie obiecać, że na przykład nie zdenerwuję ktoś, ale będę się starał na przykład może faktycznie trochę zbastować z pokazywaniem tego, nie? Nie uważam, żeby to było coś takiego złego. A miałeś taki moment, że poczułeś, że przytłacza cię popularność? Nie powiedziałbym, że jest jakoś tak bardzo przytłaczająca, natomiast są momenty, w których jest to odczuwalne, szczególnie jak to są momenty jakieś takie prywatne. Na przykład teraz byłem gdzieś tam na wyjeździe właśnie z rodzicami, no i siedzieliśmy sobie na termach po prostu, tak sobie wygrzać dupkę troszkę przed powrotem do nagrywek. No i tam właśnie jest taki moment, że sobie siedzimy, pijemy sobie jakiegoś drinka i tak dalej i podchodzą osoby mimo tego, że sobie siedzę, wiesz, tako z drinczkiem i wtedy faktycznie jest to takie, że mnie to trochę wybija z rytmu takiej rozmowy, że trochę ściszam głos, bo nie wiem, czy ktoś nie słucha i tak dalej. Ja jakbym był na miejscu tej osoby i zobaczyłbym kogoś, kogo oglądam, też jedyne, o czym bym myślał, to żeby podejść i poprosić o fotkę, więc nie mam za złe, natomiast faktycznie momentami jest tak, że gdzieś tam muszę sobie wziąć głębszy oddech i po prostu... Jeżeli to jest cena za to, co teraz mamy, no to ja nie ponoszę, mam w ogóle ponoszę ten koszt. Tak, tak. Chciałam cię jeszcze podpytać o twój kanał, no bo teraz w ogóle zauważam, że tak mocno się przyłożyłeś właśnie do regularności i mimo, że wiadomo, że nie jest to pewnie coś, co jest zauważalne aż tak, ale jednak osiągnięcie jakiejś tam regularności już jest pewnie dla nas bardzo ważne, zwłaszcza dla ciebie, bo jednak w pewnym momencie miałeś taką przerwę. Tak, to prawda, od 2,5 miesiąca gdzieś tam, powiedzmy, udaje mi się, z małym jednym wyjątkiem, ale udaje mi się publikować regularnie, dlatego, że stwierdziłem, że to już jest trochę przesada, że nie może być moją wieczną wymówką to, że nie wiem, co mam nagrywać, bo uważam, że jest co nagrywać i jak się chce, to da się znaleźć takie rzeczy, więc ja na pewno dużo eksperymentuję i wrzucam różne rodzaje odcinków, albo sam, albo z dżęziakami, albo na przykład inny format, gdzie widzowie się troszkę zdziwili, jak wrzuciłem jakieś tam reakcje, albo na przykład bardziej ciekawostkowo, albo bardziej naukowo. Tak naprawdę, jak się zobaczy na te filmy, które publikowałem 3 miesiące wstecz, są bardzo różne i też z tego wyciągam jakąś lekcję, co mi się najlepiej nagrywa, gdzie są najlepsze komentarze, bo czasami najlepszy odbiór filmów nie jest pod filmem, który ma bańkę wyświetleń, tylko pod filmem, który ma na przykład 300 tysięcy. I też bym chciał robić coś, co będzie gdzieś tak bardziej trafiało do osób, co nie będzie takim, wiesz, po prostu... Skokiem na wyświetlenia. Tak, dokładnie tak. Jakbyś miał tak wybrać, wartościowy film mało wyświetleń, czy mniej wartościowy film, ale dużo wyświetleń? Wartościowy film mało wyświetleń, bo powinien być balans. I czasami chce się zrobić film, w którym na przykład rozdaję, wiesz, tak jak nagrywałem w Gen Z, te pieniądze za dobre uczynki. To nagrywał mi się super i to jest właśnie taki typowy content, który wiadomo, że jest tak, jest hajs, w okresie mikołajkowym przy okazji wrzucany film, więc wiadomo, że on się kliknie, wiadomo, że będzie miał wyższe wyświetlenia. I takie coś jest też fajnie nagrać, tym bardziej, że po prostu też fajnie jest nagrywać z dżęziakami, ale są też na przykład odcinki, jak zrobiłem odcinek o nudzie, gdzie po prostu naukowo podszedłem do tematu, zrobiłem wielki research, rozpisałem wszystko. Chciałbym właśnie, żeby to było takie zdywersyfikowane. No ale wiadomo, że takie filmy się już nie klikną. Tak. Bo jednak fajnie się ogląda, jak ktoś się tam bawi, jeszcze dostaje za to pieniądze. Tak. Ale właśnie myślę, że z tego wynika gdzieś tam twój problem z regularnością, że kurczę, chciałbyś się tak właśnie przyłożyć, a się okazuje, że po prostu często łatwiej jest nagrać taki filmik, a on też się fajnie przyjmie, więc trzeba to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, wypośrodkować, żeby większość widzów była zadowolona ostatecznie z tego, co tworzymy dla nich. Ja też mam coś takiego, że to właśnie z tatą tak sobie gadałem ostatnio trochę o tym, że ja często jak chcę coś nagrać, to chcę, żeby to wyszło na przykład idealnie, przez to czasami próbując zrobić coś idealnego, znaczy po pierwsze, ideał nie istnieje, więc jeśli chce się zrobić coś idealnego, to nigdy się tego nie wstawi. I myślę, że często też był to problem w moich filmach, że trochę za bardzo chciałem czasami na przykład odpuścić coś, ale wypuścić odcinek i być regularnym i po prostu dawać coś widzom, to ja chciałem na siłę zrobić, żeby to było jakieś cudowne, idealne, przez to bardzo często to w ogóle nie wychodziło i szło do kosza. O muzykę mam do ciebie w ogóle jeszcze dużo pytań, ale myślę, że do nich przejdziemy po segmencie beer pongowym. Beer pong? Yes, yes! Zapraszam cię, kochany!
Dobrze. Sponsorem dzisiejszego odcinka są oczywiście słodycze ekipy, które możecie dostać na InfoCenter, a tymczasem przechodzimy do twojego challenge'u. Masz przed sobą 6 kubeczków. Tak mi zlatuje, naprawdę. Aha. O, widzisz? No i na całe szczęście trafiłeś, kochany, pomarańczowe cukiereczki. Czyli to jest po prostu pralina. Ja mam słodkie. Też mam słodkie. No to lecimy z łatwym pytaniem. Mhm. Kogo byś wyrzucił z Gen Z, gdybyś musiał? Mortalcia. Okej, rzucaj dalej. No, naprawdę? O. What the fuck? Dobra, jest! Git. Akurat tutaj jak wpadło. Nie patrzyłam, wrzuciłeś tak se po prostu, bo nie patrzyłam. No dobra, niech ci będzie w takim razie zielona pralina. No, słode, stówka. Ej, dobra, wrzuciłem. Nie, serio? No. To ty mi dajesz stówkę. Dajemy sobie po 5 dyszek. Oczywiście, że tak. To ma sens, ale ja ci dam jeszcze jedną szansę, myślę, dobrze, na wrzucenie, żeby było ciekawiej. O! Co to jest? 100 stówka? Złoty. Naprawdę? Oskubałeś mnie na stówkę. Jak cukierki powiedziały, tak się też stanie. Wracamy w takim razie do pytań na kanapę. Zapraszam. Czy nie będzie cię. Fuck Mary Kill? A chcesz? Wiesz co? Może za karę dostanę. Może po prostu za karę, proszę bardzo, Kiss Mary Kill. W takim razie masz do wyboru Pole, Julitę i Bambi. Oczywiście nikt tego nie bierze na poważnie. Co z tego, że chciałbyś pocałować jakąś mega znaną influencerkę? Kill Polasieczko. O Boże! Okej, okay, that was quick. Zazwyczaj kill się zostawia na koniec, żeby nie było nikomu przykro. Kill Polasieczko. Mary Julitka. She's Bambi. A queen. Znowu kill dałeś? Kiss. Okej. Okay. No, Julitka jest tak taką wifi material. Tak. A po prostu przelidłbyś się z Bambi. Bambi bym nie zabił, bo żeby więcej muzyki było jeszcze, bo całkiem dobrze to wyszło. Oh yes. Dobra, myślę, że teraz oficjalnie naprawdę już możemy wrócić do dobrze, kanapy. Dobrze, chodźmy, okay? Chodźmy stąd. Let's go. Bardziej, a powiedz mi w ogóle, jakie masz plany na następny rok? Już ci mówię. No. Plany na następny rok przede wszystkim planuję, uwaga, zatrudnić sobie kogoś. Ja. Od takiej strony raz, żeby pomóc troszkę, fizycznie stricte, ale też kreatywnie trochę. O, super. Taką osobę właśnie, która zna się też jakby na świecie internetu. Drugi ty. No, nie ma takiej drugiej osoby, więc nie. Jakby się dało, to oczywiście, ale chciałbym właśnie mieć jakąś taką pomoc, która po prostu będzie mogła faktycznie coś za mnie załatwić, ale też faktycznie sobie poprzekminiać, że o, słuchaj, ten pomysł jest dobry, ale możemy spróbować jeszcze tak na przykład zrobić. Osoba, która jest super. Po prostu na bieżąco, no to jest taka duża zmiana. Oczywiście wiadomo, że chodzi o to, o nagrywki pod mój kanał głównie, żeby faktycznie on już tak sobie bujał, żeby mieć na przykład zapas do przodu, bo w trakcie tego czasu, jak nagrywałem teraz, nie miałem zapasu, przez co tak naprawdę z tygodnia na tydzień zawsze było tak, że kończyliśmy nagrywki na Genzy, a teraz o cholera, dobra, muszę wymyślić, dobra, co to mam żyć. No, później uwierz, cały że dzień taki zapas robi spokój na bani. Oczywiście, później cały dzień na zakupy i na rozpisywanie odcinka, bo ja na przykład jak robię odcinki do siebie, to wiadomo są odcinki, które same się robią, ale jednak większość odcinków staram sobie rozpisać i jak odcinek, który wchodzi w ogóle dzisiaj, w dniu nagrywek, kiedy my sobie robimy te nagrywki do ciebie na Hightalk, to tam na przykład rozpisałem się na 4000 słów w ogóle. Podsumowanko roku tak, jakieś. Tak, takie bardzo, bardzo też takie obszerne, więc staram się gdzieś to rozpisywać i nie ma czasu po prostu na to, a tak to ja bym sobie robił to, ktoś by mi pomógł z zakupami. Albo na przykład pomógł też z tym. Uważam, że... Będziesz miał więcej czasu też w ogóle dla siebie. A jak byś chciał, żeby wyglądał twój content w następnym roku? Chciałbym robić ciekawe rzeczy. Chciałbym robić super. Rzeczy, które gdzieś tam są zgodne ze mną, które grają mi w duszy, z których... No, żebym po prostu później miał tak, że jak za te parę lat będę oglądał te filmy, to żebym nie miał takiego Jezus Maria, co ja wrzuciłem. Tylko faktycznie, żeby coś niósł w sobie każdy film. Mhm. A jakbyś tak miał powiedzieć, 3 cele na 2024? Regularne publikowanie filmów na kanale Bart Kubicki. Kolejny cel to, żeby na pewno wypuścić piosenkę. Na razie piosenkę z teledyskiem, to jest kolejny cel. No właśnie, bo ty kurde jesteś tak muzycznie zaangażowany, a tak naprawdę twojego solowego kawałka nie dostali jeszcze widzowie nigdy. Uważam, jeśli chodzi o muzykę, też bardzo mam jakiś taki konkretny kierunek, w którym chciałbym iść, przez co planowałem w tym roku album swój i ja też gdzieś tam wspominałem widzom, że mam nawet już parę piosenek, tylko widzisz, znowu to są piosenki, które uważam, że są dobre, natomiast uważam, że jeszcze
jeszcze ja chwilę czekając i cały czas jeszcze nagrywając Trzema Królami, nagrywając Gen Z i spędzając więcej czasu z muzyką, cały czas progresuję, przez co piosenka, którą nagrałem 3-4 miesiące temu, za jeszcze kolejne pół roku, w ogóle zupełnie inaczej bym do niej wtedy podszedł. No właśnie, miałam takie pytanie o twój album, jak wygląda nad nim praca, bo wiem, że właśnie nagrałeś już parę piosenek. Tak, są nagrane, są, wszystko jest gdzieś tam realizowane przeze mnie, przez co to też jest dla mnie bardzo ważne, no bo ja sobie trzymam nad tym pieczę. Ale jesteś takiego, że już nie jesteś z nich tak zadowolony po prostu. Myślę, że no troszkę tak, troszkę wiesz, tak. Za szybko się rozwijasz, żeby to, co robiłeś tak pół uważam. Roku temu, nadal było aktualne i żebyś był z tego zadowolony. Tak, na przykład z chłopakami, z Trzema Królami już gdzieś tam też pracujemy nad kolejną naszą płytą. Widzę, jakie tam rzeczy powstały, jak sobie siedliśmy, zrobiliśmy burzę mózgów, gdzie zaczęliśmy coś ponagrywać, spotkaliśmy się tam z trzema producentami, zaczęliśmy wszystko sobie przekminiać. Widzę, jakie rzeczy powstały wtedy, mając to w odniesieniu do tego, co zrobiłem sam, widzę różnicę dosyć dużą w jakości tego, co ja zrobiłem samodzielnie i mam także, okej, dobra, w takim razie może jeszcze chwilę poczekam, jeszcze poprawię swój warsztat, w momencie, w którym już naprawdę będę z niego tak bardzo zadowolony, to wtedy już na spokojnie siądę i będę wiedział, że jestem zadowolony w 100% z tego, co wypuszczam. Z Królami w ogóle teraz macie naprawdę bardzo intensywny czas, planujecie dużo nowych projektów, może chciałbyś co nieco zdradzić? Powiem tak, Święto Trzech Króli jest w styczniu. Więc styczeń to jest naprawdę dobry czas, żeby Trzech Króli robiło ruchy. I już nie będę ukrywał, planujemy wyjazd po prostu z chłopakami. Długi wyjazd, obszerny wyjazd. Ale nie będzie to Afryka znowu. Nie będzie to Afryka. Jest to wyjazd na pewno, uważam, że bardzo, bardzo trudny do zorganizowania. Też mamy zatrudnione dwie osoby, które nam pomagają w tym. Bo widzisz, właśnie kwestia jest taka, że jak robiliśmy Afrykę i album i wyjazd, to nikt nie miał oczekiwań do nas. Znowu wracam do tych oczekiwań. Nikt nie wiedział, że to będziemy robić. Zaskoczyliśmy ludzi. Było to nietypowe połączenie, bo był to Przemek Pro, Kury, muzyk i Bartek Kubicki, który nagrywa Gen Z content family friendly. Więc trzy różne w ogóle światy. Wszyscy sobie pofarbowaliśmy nasze głowy. Jechaliśmy najbrzydszym autem na świecie do Afryki, żeby dojechać po prostu na pustynię. Boże, czy wy wszyscy będziecie mieli różowe włosy teraz? Nie, wydaje mi się. To chociaż by było jeszcze super. Nie wiem. Tak daleko jeszcze nie wychodziłem do przodu. Bardzo dobrze poszły wszystkie piosenki. Mamy łącznie wszystkich odsłuchań i wyświetleń około 100 milionów na tej płycie. No, to jest w ogóle możecie być popierdzielona, naprawdę dumni. Popierdzielona ilość. Teraz pierwsza płyta siadła i w życiu muzyka, powiedzmy, nie nazywam się muzykiem, ale jako, że wypuściłem już jedną swoją płytę, no to gdzieś tak będę to tak, żeby łatwiej było, to będę tak mówił. W życiu muzyka najtrudniejsza jest druga płyta, dlatego że pierwsza, jak siądzie, to siadła. Ale drugą musisz udowodnić, że to nie był przypadek. I czujemy trochę z chłopakami taką presję, żeby podołać. Fajnie, ja się nie mogę doczekać. W ogóle tak co do jeszcze, jak jesteśmy w temacie muzyki, to jaki jest twój wymarzony fit? Kanye West. O, może nie aż tak. Kanye West. O, bardzo dobrze podsumowane. Ostatnio zakończyliśmy swoją już drugą trasę koncertową. Jak ty się czujesz na scenie? Dobrze się czuję na scenie. W tym roku miałem trzy trasy koncertowe. No tak. Z czego dwie były po sobie, bo skończyłem trasę Trzech Króli. Tak naprawdę zacząłem trasę Trzech Króli trzema koncertami, czyli pierwszy był w Gdańsku, później dwa w Warszawie. Później miałem dwutygodniową przerwę na wyjazd do Tajlandii. Później od razu też dokończenie trasy Trzech Króli i rozpoczęcie trasy Gen Z, więc byłem w takim naprawdę niezłym cugu koncertowym i bardzo mi się to podobało. Co tydzień miałeś koncert. Tak, co tydzień koncert, co tydzień przejazd do jakiegoś innego miasta. Jest to super. W ogóle bardzo lubię to uczucie i dobrze się czuję na scenie. No jedyne co, to po prostu człowiek jest zmęczony po trasie. Ale bardzo dobrze się czuję w tym aspekcie. Czuję, że jest to dopełnienie takiego mojego nagrywania na YouTubie. To jeszcze nagrywanie muzyki też jest dla mnie bardzo satysfakcjonujące i jest to dla mnie super odskocznia. W takim razie, jakbyś miał wybrać tworzenie treści do internetu, bycie YouTuberem, czy oddanie się muzyce, to co byś wybrał? Ogólnie ja zawsze i o wiele wcześniej niż YouTube i nagrywanie była muzyka.
bo miałem taki swój okres, w którym na przykład robiłem sam swoje bity. Nie miałem własnych pieniędzy, więc nie miałem na przykład hajsu na jakieś dobre słuchawki albo na mikrofon, więc sam nie nawijałem albo nie śpiewałem, ale robiłem bit po prostu na nielegalnym oprogramowaniu. Uważam, że bardzo ważne jest dla mnie nagrywanie i na pewno gdyby nie to, to nie miałbym okazji też się jakoś rozwijać muzycznie. Jeśli mógłbym się oddać 100% muzyce na przykład na pół roku, zniknąć całkowicie z internetu i zająć się tylko i wyłącznie tym, to bym zrobił to bez zastanowienia. Jeśli by była taka możliwość i nie straciłbym na tym ja, nie straciłbym na tym projekt, osoby, z którymi też przebywam na co dzień. Jednak spełnianie marzeń, kurczę, tutaj wchodzi mocno. Zdecydowanie. Czy nie czujesz, że właśnie przez ten projekt pogorszyły się relacje w Gen Z? To może ty powiedz, jak to odbierasz, bo ja na przykład z mojej perspektywy to jest taka sinusoida i faktycznie jak na przykład kończyliśmy płytę z chłopakami pierwszą, to wtedy bardzo dużo czasu. Kończenie naszej płyty Afryka zgrało się dosyć mocno z też próbami na pierwszą trasę Gen Z i wydaje mi się, że wtedy faktycznie mógłbym stwierdzić, że tak, ten kontakt się pogorszył, dlatego że każdą wolną chwilę mojego dnia spędzałem z nimi. Była masa rzeczy do zrobienia, wszystko trzeba było dokończyć, dopiąć na ostatni guzik i wtedy faktycznie miałem tak, że gdzieś tak odłożyłem to trochę na bok, ale znowu później wypuściliśmy płytę i trochę znowu z chłopakami zbastowałem i wtedy znowu trochę więcej czasu z Gen Z, więc wydaje mi się, że to jest taka sinusoida, raz więcej, raz mniej. No jeżeli ja bym miała powiedzieć, to wydaje mi się, że wasz wyjazd do Afryki mocno nałożył się z innymi negatywnymi rzeczami, które działy się akurat w projekcie, czyli zerwanie Wiki i Patryka. Było, faktycznie. Ja się dowiedziałem na wyjeździe w Afryce. No i wydaje mi się, że te pogorszenie relacji wynikało z tego, że my poczuliśmy się trochę zostawieni w tym takim najgorszym momencie, gdzie ty nie miałeś na to zupełnie wpływu. Trochę nie miałem, no. Ale myślę, że też jednak pojawiła się taka zazdrość, że robisz coś tak fajnego, coś tak grubego, że poznajesz, wiesz, super osoby, a my się tak czuliśmy trochę, że zostaliśmy w tym Gen Z i tam robimy robotę, żeby było git. Ale wydaje mi się, że wszyscy już przetrawiliśmy to i tak jak ja mówię, wiem już po prostu, z czego wynikały może te uczucia, czy to zazdrości, czy to takiego smutku, przygnębienia. Mogła być taka też nutka troszkę niesprawiedliwości, bo mnie wtedy nie było też tam 17-18 dni. Nie mieliśmy wcześniej tak naprawdę dogadanego z Karolem, z Natalką, z Dżęziakami tego, czy możemy sobie pozwolić na taki wyjazd. Wtedy byliśmy też świeżo podejli, więc tak. Ja byłam przekonana, że jakby codziennie się będziemy spotykać w ogóle, przecież tak zawsze było. Tak. A tutaj zniknąłeś na prawie miesiąc i Po tym wyjeździe Karol wprowadził zasadę, że tak długich wyjazdów nie może być po prostu, że okej, tu nie wiedzieliśmy, wiemy teraz jak to się odbija na projekcie i tak dalej. Bartek, zmierzamy do ostatniego pytania, ostatnich w sumie takich dwóch pytanek, bo jest to myślę najbardziej nurtujące widzów pytanie odnośnie kurcze relacji. Czy Bartek Kubicki ma dziewczynę? Słuchajcie, ogólnie ja mam, myślę, że troszkę inne podejście niż osoby w naszym ekosystemie. I widzowie teraz za kamerą. Marcinie! Trochę mam inne podejście i nie mówię, że osoby, które na przykład ostatnio ogłosiły związki, że tak mają, ale ja... Ale nie, spoko, powiedz, jak się czujesz z publikowaniem w ogóle takich szczegółów relacji? To w sumie bardzo nawiązuje. Mam coś takiego, że dla mnie ważna jest osoba, z którą jestem. Nie mam na przykład z tyłu głowy czegoś takiego, że jak wejdę w relację, to chciałbym, żeby to była relacja publiczna, bo wiem, że na pewno Karol miał takie podejście i mówił o tym otwarcie, że on zna siebie, wie co robi i co chce robić i chce być z osobą, która też będzie się udzielała gdzieś tam w internecie. Ja nie mam takiego podejścia, dlatego na przykład mam prywatną relację, którą się po prostu nie dzielę w internecie nigdzie, nie czuję takiej potrzeby. Uważam, że już tak czy siak tak ogromny kawał swojego życia prywatnego pokazuję w internecie, że ten aspekt chciałbym zachować sobie i tej dla siebie i dla tej osoby. Czyli oficjalnie masz dziewczynę? Tak. No i dziękuję pięknie za wywiad, kochani. To jest jeszcze nie koniec odcinka, bo teraz, Bartuś, zapraszam Cię do ostatniego segmentu Koło Fortuny. Fajnie. Bartek, przejdźmy w takim razie do małych ploteczek, ponieważ za chwilę zakręcisz kołem i osoba, która wypadnie, po prostu sobie chwilę o niej pogadamy.
pogaworzyć sobie o tym. Tak dobrze. Za słabo, czy się będzie jest co? Jest okej. Okay. Ja nie wiem, czy mnie padł. Nie. I tak nie widziałeś, na kogo wypadnie, teraz możesz zobaczyć. O, Kubu! Ej, tak podejrzewaliśmy w ogóle, no. Sobie gadaliśmy wcześniej o tym kolej, tak podejrzewaliśmy, że Kubuś może wypaść. Kurczę, no wiadomo, że jest tak, że ci poprzedni ekipowicze, jakby, no wszyscy wiemy, jak wygląda ta sytuacja, myślę. Ja właśnie chyba najbardziej ubolewam, kurczę, tego, bo ubolewam nad Kubą, dlatego że no, on myślę, że dla wielu osób był taką osobą, która była ulubieńcem również. Robi bardzo ciekawy content, ten content z wyjazdu w Himalaje był kosmiczny, tym bardziej, że ja gdzieś tam w moich pomysłach na filmy takich większych, przyszłościowych też mam wspięcie się na jakiś tam, wiesz, 8-tysięcznik. I jak zobaczyłem, że wstawił tą serię, to mówię, skurczybyk. No, ściąga ode mnie. Szczerze, szacun, robi naprawdę zarąbisty content, kurczę, no, coś by się fajnie było z nim nagrać, nie? Tak myślę, że ja bym osobiście chciał. Bo to, no dużo to ludzi jest, właśnie, kurczę... Dużo ludzi podczas Twojej 5 minut nawet porównywało tak. Cię do Kuby. I jak pamiętam, był odcinek, gdzie Kuba był jurorem. Tak właśnie dużo było komentarzy, że Boże, on i Bartek, normalnie super. Czy jak tak osobiście się z nim poznałeś, to też miałeś takie wrażenie właśnie, że wow, ale super, to co on pokazuje w internecie, to jest to samo, co na żywo? Właśnie niestety nie miałem okazji zbyt dużo jakoś z nim tego czasu spędzić, tak na dobrą sprawę. Parę razy gdzieś to było, ale nigdy nie było to tak, żebyśmy sobie na przykład siedli i sobie tak pogadali dłużej o filmach i tak dalej, więc niestety nie wiem, ale z tego, co pokazuje w internecie, na swoim kanale, no to wydaje mi się, że i rodzaj tego kontentu jest taki fajny, podróżniczo odkrywczy, czyli ja też bardzo lubię gdzieś tam poznawać nowe miejsca i nawet nie to, żeby być w nich, tylko się tak w nie zagłębić imersywnie, tak żeby cię one pochłonęły niemalże, czy i pokazać tak od podszewki. Czy można powiedzieć, że jest taką twoją inspiracją trochę? Nie szedłbym aż tak daleko z tym stwierdzeniem, po prostu bardzo doceniam to, co robi i uważam, że robi naprawdę bardzo ciekawe materiały. O, ojeju, no właśnie, mamy dla ciebie jeszcze prezent. Tak jest, chciałam ci serdecznie podziękować, o Jezu, to jest ciężkie, za udział w no co ty gadasz? Proszę bardzo. Jo, co ty mówisz? Zestaw do oczyszczenia Tesli. I zauważ, że nawet jest w kolorze Tesli. Dziękuję bardzo. Wszystkie bardzo szmateczki, miłutko. Specjalne rzeczy. Microfiber. Bardzo. Jeszcze raz ci dziękuję. Dziękuję również. Widzimy się za tydzień. Pa, pa.